Chwała Panu Bogu. Witam was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa na tym miejscu, gdzie przyszliśmy, aby słuchać Bożego Słowa. Słowa tego, który będzie nas naprowadzać na właściwe drogi, zgodnie ze zdrową nauką ewangeliczną, a to w tym celu, aby każdy z nas osobiście mógł mieć społeczność z Bogiem. A do tego jest pewna droga, którą wskazuje nam Słowo Boże Nowego Testamentu, gdzie znajdujemy objawioną pełną głębię społeczności z Bogiem, jak i również nauki Pana Jezusa Chrystusa i apostołów. W dzisiejszym dniu chciałbym się dzielić z wami Słowem Bożym w imieniu Pana Jezusa i rozpocznę może od odczytania listu apostoła świętego Pawła z rozdziału drugiego do Efezjan, gdzie mówi w ten sposób. Czytam od 4 wiersza. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Odczytałem to miejsce Pisma Świętego, dlatego że w dzisiejszym dniu chciałbym mówić na temat Bożej łaski. Kto sobie przypomina, wcześniej zwróciłem uwagę na podstawie Bożego Słowa, Pisma Świętego Nowego Testamentu, co mówi Słowo Boże na temat Bożej łaski. I w pierwszej usłudze w tym temacie zwróciłem uwagę i podkreśliłem to, czym jest łaska Boża. Czym jest łaska Boża zbawienna. I wiemy o tym, że łaska Boża zbawienna polega na tym, że właśnie Bóg okazał coś, co jest dobre, a trudno znaleźć coś bardziej dobrego i wartościowego, jak zbawienie naszej duszy. I ta łaska polega na tym, że to się nam nie należało. Zasłużyliśmy na karę, na potępienie z powodu naszych winnych grzechów, a Bóg swojej miłości przez Jezusa Chrystusa, którego darował dla odkupienia naszych grzechów, dał nam możliwość powrotu do społeczności z sobą, abyśmy mogli odzyskać synostwo, abyśmy mogli odzyskać status dzieci Bożych. I właśnie na tym polega Boża łaska, że Bóg to okazał dla nas. Nie musiał, z miłości, z dobroci, aby dać nam szansę i możliwość społeczności z Bogiem w tym życiu i mieć żywot wieczny właśnie na wieczność. W drugiej mojej usłudze zwróciłem uwagę, co zawiera w sobie zbawienna Boża łaska. Jak Bóg okazuje cały pakiet właśnie w tym, że właśnie co w zakresie tej łaski okazuje w dołączeniu do zbawienia w naszym życiu, chociaż nieraz nie zwracamy uwagi, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że Bóg codziennie udziela nam swojej łaski, przedstawia nam. Wielokrotnie my korzystamy z tej Bożej łaski, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nie chciałbym zabierać już czasu, ale na pewno kto słuchał, to pamięta, co na podstawie Słowa Bożego mogliśmy zauważyć, mieści się w zakresie działającej Bożej łaski w obecnym czasie. W trzeciej usłudze dotyczącej Bożej łaski zwróciłem uwagę na to, również na podstawie Bożego Słowa, jakbyśmy powinni korzystać z tej Bożej łaski, to znaczy trwać w Bożej łasce i korzystać na każdy dzień. Oczywiście podkreśliłem to, że nie można oddzielić tutaj obecności Jezusa Chrystusa od korzystania z Bożej łaski.
To jest tak bardzo ważne, że nie możemy korzystać z Bożej łaski, nie mając ścisłej społeczności z Jezusem Chrystusem. I oczywiście ważne jest to, abyśmy pamiętali, że Boża łaska to nie jest jednorazowy akt, którego Bóg dokonał czy dokonuje, ale to jest tak jak płynąca ta woda z tego źródła, która płynie i płynie. Natomiast my winniśmy dokładać starania do tego, aby właśnie korzystać z tej Bożej łaski. Ile my weźmiemy, ile Pan Bóg da. I jest tutaj taki pewien zakres, na który musimy zwrócić uwagę. A mianowicie jest taki zakres, który Bóg nam daje i na podstawie naszej wiary, na podstawie naszego pragnienia, w pełni świadomości, my winniśmy przyjmować to i korzystać z tego. I jest drugi zakres łaski działającej Bożej, gdzie Bóg według swojej woli i upodobania udziela na dany czas. To te dwie sprawy należy odróżnić. Bo jeżeli Bóg zsyła swoją pociechę przez prowadzenie Duchem Świętym w naszym życiu, to jest to, czemu my musimy się poddawać i to ma być ciągły proces na każdy dzień, nie tylko w zgromadzeniu, ale w codziennym życiu, w rodzinnym, w osobistym. My korzystamy i na ile my przyjmiemy, to nas ubogaci. Drugi zakres polega że na działaniu darów Ducha Świętego. Że nie to, że ja dzisiaj przyjdę, to ja wezmę taki dar, czy inny dar, bo ja bym tak chciał. Ale właśnie to Bóg daje na dany czas. Bóg przede wszystkim dał swoje święte słowo, dał Ducha Świętego, abyśmy dali się prowadzić Duchowi Świętemu. A jeżeli chodzi o różnorodność działalności darów Ducha Świętego w Kościele ku zbudowaniu, to Bóg daje wtedy, kiedy On uważa, ile On uważa i to będzie służyło ku zbudowaniu, ku rozsławieniu imienia Bożego. Oczywiście, abyśmy to umieli docenić, zrozumieć i przyjąć. W dzisiejszym dniu chciałbym, drodzy, zwrócić uwagę na taki następny etap dotyczący naszego stosunku do Bożej łaski. I chciałbym może odczytać takie słowo, które jest zapisane w drugim liście apostoła świętego Pawła do Koryntian, gdzie powiada w ten sposób, w 6 rozdziale, ja przeczytam może 4 wiersze. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach. Oto tutaj apostoł święty Paweł dla ludzi wierzących w Koryncie zwraca uwagę, czy inaczej napomina, jak mówi, napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Co to znaczy? Przyjąć nadaremnie łaskę Bożą. Czy łaska Boża, ona była nieskuteczna? Czy nie funkcjonowała? Czy nie sprawdziła się w codziennym życiu, czy w życiu Kościoła, czy w życiu rodziny, czy w osobistym życiu każdego człowieka? Kiedy my czytamy Boże Słowo, możemy zwrócić uwagę na takie stwierdzenie, drodzy, gdzie autor listu do Hebrajczyków, to zwracając uwagę, powiedział jako ostrzeżenie i mówi tak, i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, mówi o Żydach, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Dziwna sprawa, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Popatrzcie się, żywe Boże Słowo. Słowo, które Bóg przekazywał, uczył, napominał, nie przydało się na nic. Dlatego, że czegoś brakło.
Brakło pewnego czynnika ze strony tych, którzy słyszeli, do których było to posłane. Brakło tego czynnika wiary i nie przydało się na nic. Podobnie sprawa może przedstawiać się właśnie z działającą Bożą łaską w naszym życiu, gdzie Bóg daje swoją łaskę, ludzie przyjmują Bożą łaskę i później okazuje się, że przyjęli ją nadaremnie. Dlaczego? Dlatego, że nie trwali w tej łasce. Dlatego, że właśnie może był pewien okres czasu, że korzystali z tej łaski, cieszyli się tą łaską, doceniali tą łaskę, a później coś się zaczęło zmieniać w ich życiu. Drodzy, tak to podobnie było, jakbyśmy taki może przykład wzięli ze zboru w Galacji, gdzie ten zbór, gdzie apostoł Paweł zwiastował im Ewangelię. Oni uwierzyli, oni nawrócili się do Pana. Oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Poprzez wiarę dostąpili przebaczenia grzechów. Poprzez wiarę otrzymali Ducha Świętego. Poprzez wiarę zostali wyzwoleni z poprzedniego systemu życia. I to oni uchwycili się, że to jest z łaski, przez wiarę i ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale później przyszli inni ludzie, którzy im głosili inną Ewangelię. W inny sposób. I co się stało? Że oni wracali do tego, do zakonu. I apostoł święty Paweł musiał im zwrócić uwagę, mówiąc: odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. I tak do obecnego czasu czasami ludzie w swojej czy gorliwości, czy może innych systemach, czy o którym powiem za chwileczkę, zaczynają może odsunąć wartość ofiary Jezusa Chrystusa. Wartość właśnie Jego zmartwychwstania, tej zbawiennej łaski. Zwracają uwagę na coś inne, stawiając ponad to. Tamci postawili zakon ponad Chrystusa, pomimo że już skorzystali z tej łaski, pomimo że zostali usprawiedliwieni, napełnieni Duchem Świętym. Ale później, jak wspomniałem, przyszli inni ludzie, którzy powiedzieli: no nie tak, tu trzeba inaczej. I dali się sprowadzić, dlatego, że nie trwali w tej łasce. I tutaj powiada takie przykre słowa, wiecie, wypadliście z łaski. Ponieważ musimy wiedzieć, że dopóki będziemy żyć, uzależnieni jesteśmy od łaski Bożej, która codziennie, na każdy czas Bóg posyła dla swojego narodu. I na tym powinniśmy czuwać. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ta łaska Boża, która jest dawana na bieżąco, jak jest napisane w Ewangelii świętego Jana, że Bóg posyła i daje nam łaskę za łaską, że to jest ten płynący, jak wspomniałem, strumień, z którego mamy pić, ale to nie tylko to, że to tak ma być, żem przyjął, ale to musi wydać pewien owoc, to musi przynieść pewien pożytek i przede wszystkim ta działająca w nas Boża łaska, której powinniśmy trwać, aby to nie było nadaremnie przyjęte. Po pierwsze, abyśmy sami żyli, wzrastali duchowo i przynosili owoce Ducha Świętego dla chwały Pana w naszym życiu. Po drugie, abyśmy korzystając i obracając tą łaskę Bożą, w jaką by można by powiedzieć ten duchowy produkt, abyśmy mogli być światłością i zbudowaniem dla otaczających ludzi i zwiastowania Ewangelii, aby przez nasze usługiwanie nie było zgorszenia, ale aby ludzie dowiedzieli się i poznali przez nas, przez Kościół, różnorodną mądrość Bożą. Aby w nas widzieli Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli ich zachęcić do tego, aby mogli korzystać z Bożej łaski. To jest właśnie celem posyłania Bożej łaski do naszego życia.
Aby ta Boża łaska obfitowała w osobistym naszym życiu, jak wspomniałem, względem innych ludzi, względem członków rodziny, względem męża, względem żony, względem dzieci, względem rodziców. Żeby ta łaska obfitowała i ona w codziennym życiu, pomimo trudów, może czasami dolegliwości, może różnych przeżyć, ale wnosi pokój. Wnosi błogosławieństwo, wnosi ten duchowy komfort, z którego będziemy się dobrze czuć. To jest działanie Bożej łaski, które powinniśmy wykorzystywać. Następnie to jest ta Boża łaska, po to nam jest dana, abyśmy przyczynili się dla chwały Boga Wszechmogącego przez naszą postawę, działanie, zachowanie. Aby ludzie, jak jest powiedziane, widząc i bliżej przypatrując się naszym dobrym uczynkom, świętemu życiu, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Aby byli pobudzeni do tego. I dlatego tu Słowo Boże wskazuje nam na właściwą postawę, nie na siłę głosu, ale właśnie na postawę, na uczynki, na działanie. Na to zwróćmy uwagę, bracia i siostry, abyśmy nie wypadli z łaski. I tutaj jest tak bardzo istotne ostrzeżenie. Zaniedbanie Bożej łaski. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że może występować takie niebezpieczeństwo stagnacji duchowej. Niebezpieczeństwo, dlatego że człowiek tak jakoby się tak przyzwyczaił, tak ma być. No chwała Bogu, ale taki obojętny jest, czy korzystam z Bożej łaski, czy nie skorzystam z Bożej łaski. Ach, może coś ważniejsze by było. Muszę odsunąć na bok. Bracia i siostry, tutaj chciałbym powiedzieć, zaniedbywanie łaski, funkcjonowanie tej łaski, ono prowadzi do takiej stagnacji. I to jest niebezpieczne. Przed tym musimy się bronić, uciekać. Od kogo to zależy? Od każdego z nas osobiście. I dlatego tu chcę podkreślić to. I zadajmy sobie dzisiaj pytanie, że to, że Bóg daje nam taki wspaniały czas wolności, że Bóg daje nam warunki ku temu, że możemy się zgromadzać w dobrych, może powiem w bardzo dobrych warunkach, gdzie jest głoszone Boże Słowo, organizowane są nabożeństwa, nauka, zachęta do modlitwy i również do zaangażowania się. Czy korzystamy na miarę możliwości, które nam Bóg daje? Czy wykorzystujemy to? Odpowiedzmy sobie. A jeżeli nie, może wystarczy w niedzielę rano przyjść na nabożeństwo. Wystarczy, może jak tam od czasu do czasu przeczytam Boże Słowo. Czy to nie jest zaniedbywanie łaski? Bracia i siostry, niech Pan Bóg zachowa, ale gdyby tak przyszło, przeżyć taki czas, że będzie prześladowanie i nie będzie możliwości się zebrać, to może wtedy się doceni łaska. Albo gdyby przyszło przejść może 20 kilometrów na piechotę, żeby być na nabożeństwie, by się doceniło. Gdzie nawet dwie rodziny, gdzie było blisko siebie, to starali się, żeby się zejść i zbierać się. Pamiętam lata, nie tylko 60, jeszcze troszkę wcześniej. I drodzy, widziałem i miałem możliwość przeżywać te rzeczy. I dzisiaj ja mogę powiedzieć, Boże, nigdy nie byłem godny tego, takiej łaski, którą Ty udzielasz. Jeżeli dzisiaj, będąc na tym miejscu, moglibyśmy sobie zrozumieć, czy powiedzieć, czy stwierdzić, że nie ma Bożej łaski, byłoby wielkim grzechem i ujmą dla działania Bożego, które nam daje. Co nam jeszcze należałoby po prostu oczekiwać? Bracia i siostry, chcę tutaj podkreślić to. Bóg pewnego czasu dał takie pytanie dla narodu izraelskiego. Co jeszcze należało uczynić mojej winnicy, aby wydała dobre owoce? Co jeszcze? Tu jedynie potrzebna jest bojaźni Bożej, wiary, miłości do Boga, aby właśnie oddawać samych siebie dla Pana Boga. I tutaj właśnie, kiedy przychodzi ta stagnacja, to człowiek się może tylko pociesza tym,
że no jeszcze nie jest tak źle, że są gorsi ode mnie. I staje się też bezużytecznym w działaniu. Bezużytecznym. Po prostu usłyszał, był i poszedł i nie ma żadnej przemiany. Bracia i siostry, wzrost duchowy prowadzi do systematycznego wydawania owoców Ducha Świętego. Jakie są? Ja już ze względu na czas nie będę odczytywał. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, drodzy, to co mówi apostoł święty Piotr w drugim liście i moglibyśmy odczytać w pierwszym rozdziale, że przydajcie do wiary waszej. Przydajcie. To jest właśnie funkcjonowanie łaski. Ale tu jeszcze chciałbym może krótko zwrócić uwagę na następne niebezpieczeństwo nie tylko daremnego przyjęcia łaski, ale to, co mówi Juda w swoim liście, a może przeczytam, to jeszcze jest coś gorszego, co przed czym przestrzega Juda, mówiąc takie słowa. Umiłowani, zabierajcie z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu. Uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Słyszeliście? Ostrzega przed ludźmi, którzy obracają łaskę Bożą w rozpustę. Co to takiego jest? Jak to wygląda w praktycznym życiu? Obrócić Bożą łaskę w rozpustę. Kogo to dotyczy? To nie dotyczy tych ludzi, którzy nigdy się nie zetknęli z łaską Bożą, którzy nie przyjęli, nie korzystali z łaski Bożej. Ale przyszedł taki okres, może taki czas, począwszy od stagnacji, że tak powiem, od zaniedbywania, korzystania i trwania w Bożej łasce, że później ludzie przechodzą właśnie do takiego, że może by wykorzystać. Możemy wykorzystać łaskę dla siebie, nie dla chwały Bożej, w własnym interesie. Drodzy, o tym Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Po pierwsze, że zdarza się tak i o tym mówi Słowo Boże i można to zauważyć w praktycznym życiu szeroko patrząc, że są ludzie, którzy pod pozorem pobożności czy nawet i głoszenia Bożego Słowa nie mają nadrzędnego celu, żeby dusze były zbawione. Nie mają nadrzędnego celu, żeby był Bóg uwielbiony, ale żeby po prostu, że tak powiem, swój interes zrobić. Jakiś interes. Może on być różnego rodzaju, ten interes. I dlatego my musimy być też i ostrożni. Musimy mieć otwarte oczy, musimy mieć to światło Ducha Świętego, abyśmy mogli odczuć, że to nie jest właściwego źródła. Drodzy, tutaj chcę podkreślić, apostoł święty Piotr powiedział takie słowa jeszcze. Chcę zacytować w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale i powiada w ten sposób. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Nie będę rozszerzał tego tematu, ale daje się niekiedy słyszeć, kto się interesuje, że są niekiedy ludzie, którzy też mówią o Bogu, staraliby się przekazywać wiele różnych spraw, ale czy zawsze one są prawdziwe? Niestety, to, z czym ja osobiście się nieraz spotkałem, okazało się, że nie było prawdziwe, ale było zmyślone. A to tylko po to, żeby wpłynąć na uczucia ludzi, żeby wykorzystać w jakiś sposób ludzi, żeby sobie jakoś podporządkować ludzi. Bracia i siostry, to jest niewłaściwe. Musimy się liczyć z tym niebezpieczeństwem, że diabeł w różny sposób podchodzi do ludzi.
Drugi taki element, jakoby obracanie w rozpustę Bożej łaski, to kiedy wprowadzane jest do zakresu życia Kościoła świeckie systemy. Mogą być one różne i też nie będę się zatrzymywał w tej chwili, żeby wyliczać, a można by wyliczać różne takie, gdzie, może w różnych kościołach, czy kiedy w zborach i tak dalej, wprowadzone są takie systemy, które nie mają nic wspólnego z pobożnością, z duchowym życiem i z jakąś społecznością z Bogiem. Co zostało zapożyczone, przyjęte, wprowadzone, wydawałoby się może, że no, na sposób jakiś znowu, żeby uatrakcyjnić może nabożeństwo czy coś. I to się podciąga niekiedy właśnie pod taką pobożność. Przed takim czymś musimy być ostrożni, aby czasami samemu takiego czegoś nie robić, a również, aby takiemu czemuś nie ulegnąć. Drodzy, chciałbym tutaj również zwrócić uwagę na bardzo poważną sprawę. Można tutaj podciągnąć również obracanie Bożej łaski wtedy, kiedy jest działalność faktyczna, prawdziwa działalność Ducha Świętego i człowiek to będzie lekceważył, człowiek będzie się z tego naśmiewał. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli człowiek nie ma pewności, niech lepiej przemilczy. Niech lepiej przemilczy, aby nigdy nie posunąć się do tego, aby prawdziwej, rzeczywistej działalności Ducha Świętego nie wyśmiać, nie zlekceważyć i nie odrzucić. Ponieważ Bóg nie da się z siebie naśmiać. Drugi taki bardzo istotny element, który również można podciągnąć właśnie pod to, to tutaj możemy przeczytać... Ja odczytywałem już tutaj, można jeszcze zwrócić uwagę na to, że niekiedy są ludzie, którzy się do tego posuną, że imitują dary Ducha Świętego. To nie jest nowa rzecz. To jest rzecz, która jest napisana w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. I tutaj powiada nawet tak, że lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, które wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. I tutaj te słowa, one ostrzegają również, że przez niektórych ludzi z powodu braku bojaźni Bożej, może już popadnięcia w taki stan, żeby wykorzystać. Znowu nie będę rozciągał tego tematu, ale tylko powiem, dla wykorzystywania własnego prestiżu, czy może wpływu swojego na ludzi, będą imitować czy to proroctwo, czy widzenie, czy jakieś objawienie, które nie będzie miało pokrycia ani w Słowie Bożym, ani w stanie faktycznym. I na to musi być ostrożni. Tacy ludzie, oni obracają Bożą łaskę w rozpustę dlatego, że sobie tak lekko pozwalają na to. A z drugiej strony powodują to, że przez takie działanie ludzie utracają wiarę w prawdziwą działalność darów Ducha Świętego. I tu są tak bardzo, taka, że można by powiedzieć, cienka granica, na którą trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie zlekceważyć tego, co Boże. I również, aby nie przyjąć tego, co jest tylko imitacją. A żyjemy w takich czasach, że to się bardzo rozprzestrzenia. I jako Kościół, jako zbór musimy być bardzo ostrożni. Przede wszystkim my musimy patrzeć na Słowo Boże, na owoce tego, który przynosi. I właśnie to jest ważne dla nas w obecnym czasie, ponieważ o tym mówi i ostrzega Słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, Boża łaska. Zastanówmy się w zestawieniu, jak postępujemy z Bożą łaską. Czy czasami w naszym życiu nie będzie tak, że... Bo ja świadkiem byłem już, można by powiedzieć, troszkę ludzi przez te lata, którzy się nawrócili, cieszyli się, radowali się. Cieszyli się ze zboru, cieszyli się z braci i sióstr, cieszyli się z tego, co im Bóg dał, radowali się. A później pomału, pomału odchodzili i dzisiaj ich nie ma. Dzisiaj ich nie ma. Co jest przyczyną? Co się stało? Czy się Bóg zmienił? Nie.
nadaremnie przyjęli łaskę Bożą. To jest straszne. Drodzy bracia i siostry, zechciejmy głęboko sobie wziąć to do serca, że podstawą to, co mówi, jeszcze na zakończenie odczytam, Pan Jezus Chrystus, i zostało to zapisane w Księdze Objawienia, i tu mówi tak. Zwróćmy uwagę. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Drodzy bracia i siostry, będziemy się za chwileczkę modlić. Ale zanim przykłonimy nasze kolana, aby się modlić, zadajmy sobie takie pytanie, każdy osobiście w sobie. Na ile przyjąłeś już tego bogactwa z daru Bożej łaski? Czy trwasz w tej łasce? Czy rozumiesz, co Bóg przedstawia dla twojego dobra w zakresie tej Bożej łaski? Czy czasami przez przeciąg lat życia nie lekceważysz? Nie okazuje się, że odkładasz tę Bożą łaskę na bok, zamieniając za coś inne, za coś, co oferuje dzisiaj świat? Że może dla ciebie to być atrakcyjniejsze, ważniejsze, czy może też tylko euforia? Bracia i siostry, każdy z nas stanie przed Panem. Przyjdzie taki dzień, jak dzisiejszy niedzielny dzień. I Bóg przedstawi mnie i przedstawi tobie. Ofiarowałem tobie łaskę zbawienną. Dawałem ci i przedkładałem przed tobą przez tyle czy tyle lat. Na ile skorzystałeś? Na ile doceniłeś? Na ile wytrwałeś? Na ile zachowałeś? I z tej łaski starałeś się przekazać właśnie to, co będzie dla chwały Boga, dla zbudowania zboru, dla wsparcia dzieła Bożego, dla zaangażowania się w tym zakresie i uzdolnieniu, który ci Bóg dał, dla wspólnego zbudowania dobra, jedności. Do tego prowadzi Duch Święty. Do tego prowadzi Boża łaska. Zobowiązuje. A jeżeli będzie inaczej, nic się nie wytłumaczę ja, a nie wytłumaczy się ty. Słowo Boże mówi tak. Zostaną otwarte księgi. Zostanie otwarta moja i twoja kartoteka życia. I tam wszystko dokładnie zapisane. Co zrobimy, jeżeli się okaże, że w naszym życiu możemy sobie powiedzieć tak, to jest za mała łaska, to nie dla mnie, to może nie jest ważne, ja chciałbym to, ja chciałbym tamto. Ja widziałem coś inne, a co najgorsze, jeżeli człowiek zostawił Bożą łaskę, sobie poszedł. Nic nie przydał. Tak jak ten, który przyniósł ten talent, masz co twoje. W chustce zachowałem. Niech Bóg poprzez działanie Ducha Świętego oświeca nasze umysły, wzbudza wiarę, szczerą, czystą gorliwość i bojaźń przed Bogiem, abyśmy wykorzystali ten czas, który nam Bóg daje, bo nie wiemy dnia ani godziny. Bóg może mnie odwołać jeszcze dziś lub jutro, tak samo każdego jednego z nas. I wtedy nic nie naprawimy, nic nie wypracujemy, nic nie dołożymy. Nic. Z tym, czym nas zastanie, staniemy przed Bogiem. Poprośmy Pana, aby dał nam takie serce pokorne, bojące się i również zrozumiewające, co jest słuszne, a co nie jest słuszne, co jest prawdziwe, a co nieprawdziwe.
abyśmy wytrwali do końca, żeby nikt nie wziął naszej korony. Amen.